Sol, sol, dak, dak. Witam Was bardzo serdecznie w 27 odcinku The Sims 3 Challenge. I mam dla Was informację. Ściśle tajną przez poufną. Top secret przez top secret. W naszym pięknym apartamencie mamy mężczyznę. I on sobie tak właśnie lewituje. Śpi. I to jest nasz Will. Jej! Tak, mamy Williama i wiecie co, pozwolę mu jeszcze się wyspać. Tak jak mówiłam, zagospodarowałam tutaj tę przestrzeń, która była pusta w zasadzie, bo to był wysoki sufit, ale on tutaj jest, zupełnie nam nie jest potrzebny. Zresztą wiecie, przy tych wszystkich dziwnych zachowaniach kamery, nawet zagospodarowanie takiej przestrzeni to dobrze robi mojej rozgrywce. Więc tak, tutaj ma swoje łóżeczko. Jeszcze wciąż jest wampirem, ale już niedługo to się wszystko zmieni. Will sobie śpika, nasza Maja sobie śpika. W zasadzie oboje niedługo już powinni być na spani, więc wtedy zajmą się oczywiście Maciusiem, śniadankiem, tego typu prozaicznymi, zwykłymi rzeczami, po czym zorganizuję dla nich dzień. Miejmy nadzieję, że Maja będzie miała jakiś challenge związany ze swoim gwiazdorstwem i tak w ogóle to nie wiedzieć, czemu wieża cały czas nam tutaj chodzi, wyłącz. I myślę, że spotkamy się już w tym momencie, kiedy nasi simowie wstaną i najnormalniej w świecie zaczną swój simowy, wspólny, jak to brzmi, dzień. Majeczko, może byś odebrała jednak ten telefon? O, pogawędź z Simem Marina. Nie, 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 nie. Nie, nie, dziękuję. Jedz, kochani, jedz. Nasz Will ma owoce plazmowe. Coś takiego do jedzenia. Także on już się najadł. To było szybkie śniadanko. Maja sobie zjada w tej chwili naleśniki. I tak, nasz Will ma pragnienie. Chciałby wybrać karierę nauka. No i myślę, że to spokojnie możemy zrobić. Zaraz właśnie wyślemy go do laboratorium. Tam sobie podejmie Morski Ośrodek Naukowy Langraba. Okej. Okay. Może sobie też tam kupić lek na wampiryzm. O, tego nie wiedziałam. Bo byłam pewna, że to można... Nie wiadomo dlaczego, ale kojarzyło mi się to jakoś tak z ratuszem. Ale rzeczywiście... Dobra. To wiesz co, Will? Kup sobie ten lek i podejmij karierę naukową. Skoro masz takie pragnienie, to proszę ja Ciebie bardzo. Nasza Maja nie ma żadnego challenge'u związanego ze swoją popularnością, więc wybierzemy się po prostu gdzieś do miasta, a może w jakąś taką okolicę, gdzie jeszcze nie byliśmy i może tam kogoś spotkamy sławnego. Chociaż jest jeszcze stosunkowo stosunkowo jest jeszcze wcześnie, bo tu jest bardzo fajna jaskinia przemytników, ale to będzie taka plaża, a tutaj mamy domy sławnych ludzi. O, tutaj coś jest, kuror Buena Vista. Weź sobie odwiedź kuror Buena Vista. Może tam kogoś spotkamy. Powiedz mi, Maja, czy ty sobie naprawdę chcesz zrobić tatuaż, czy chcesz po prostu spotkać Chrisa? Przyznaj się, kobieto. I dlaczego mówisz, że jest ciemno, jak jest jasno? Może okulary włożyłaś słoneczne? Albo ty już poszłaś do windy i tam było ciemno, naprawdę?
Maju, a może pokazałabyś naszym widzom swój nowy strój? To zrobimy to na miejscu. I znowu książki są porozrzucane. Czy da się to do wyposażenia włożyć? No zobaczymy. Da się. Gazety stare możesz wyrzucić. Dobra. To spotkamy się na miejscu. Może tam ktoś przyjedzie w międzyczasie, dołączy do nas. Tak, na pewno dzisiaj będziemy w jakimś lokalu. Na pewno będziemy też zmieniać samochód. Tak, podejmij karierę. Czy ty kupiłeś już? Kupiłeś, super. A gdzie jesteś, kochany? Ty mój. Tu sobie stoisz, dobra. To wiesz co? Zrobimy tak, że dołączysz do naszej majeczki na drugą stronę rzeki. Gdzie jest to Buena Vista? Tu. Proszę bardzo. A to nie tu. To tu. Dobra. To połączę się z wami, jak już oboje dotrą na miejsce. Zobaczcie, jak to jest uroczo. Widać stąd wodospad. Można tutaj się wykąpać w basenie. Jest też jacuzzi. No jest naprawdę urocze miejsce. O, już. Chyba Will do nas dołączył. Pojawili się oczywiście inni. A nie, to jeszcze nie Will. Jest w drodze. A jest, dobra. To weź może odpręż się, może cię nikt nie podsiądzie w międzyczasie. Ach, ty musisz tam wejść, żeby wyjść. No tak, logika. No chodź, 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 chodź. Cześć Will. Jak tam u ciebie? Możecie porozmawiać sobie? Czy za daleko od siebie siedzicie? Zaproponować przemianę, stworzyć grupę, pić zabawne, specjalne, romantyczne, przyjazne. Możecie porozmawiać, czy na pewno wstaniesz, żeby porozmawiać? A to jest tak fajnie, uroczo. No wstał. No niestety, nie możecie sobie tak posiedzieć na leżaczkach i pogadać, no bo przecież się tak nie da, żeby robić dwie rzeczy naraz. No kto to widział? To takie rzeczy to tylko w The Sims 4. Ciemność widzę. Wiesz, potrzymaj ją za ręce i wyznaj jej coś bardzo ważnego. Chyba chce iść do teatru. To się da zrobić, ona mu powiedziała. I wtedy, ojeju, bo wiecie co? On nie może długo przebywać tutaj na tym. Dlatego w tym momencie wypijesz ten eliksir. Aż iskry poleciały. No? Zrobisz to dla mnie? Chociaż ja już płonę. Wypij to, to nie spłoniesz. Wypij. Wypij, wypij, Will. No pij to! Will! Will! O ja! I będzie tak stał i się będzie prażył. Chodź tu do środka. Wow! A w międzyczasie przyszedł challenge oczywiście. Maju, to twój agent. Mam robotę, która może cię zainteresować. Bardzo się cieszę. Mamy zjeść w miejscu o nazwie Biura Restauracja Stefana. Bardzo chętnie to zrobimy. Ale czy on już się przemienił? No, dostał lekkiego kolorytu na twarzy, więc chyba tak.
Dobra, co tam jeszcze byś chciał zrobić, mój drogi? Wycofać się do budynku. Właśnie to zrobiłeś, ale to już chyba nie bardzo cię dotyczy. Okej. No niestety nie zagrasz cię sobie, chyba że możesz do nich dołączyć, bo wiesz, Maja ma zlecenie i ma zjeść w restauracji, więc tak zrobimy. I potem jeszcze sprawdzimy, ile ona ma tam tych punktów osobistości. Gdzie jest ten budynek? Jest tutaj. Znalazłam. Dobra, restauracja. No ale jak? Biznes i dziennikarstwo. Restauracja. Jedz sama. Ale nie wyświetla mi się to jako challenge. Maju, podjedź sobie tutaj. To w międzyczasie może się to zmieni. Nie zachwyca cię jakoś spożywanego posiłku. Czy chcesz go odesłać, czy zjesz to tak bez marudzenia? Wiesz co, odeślij to. Szef kuchni z wdzięcznością dziękuję ci za szczerość, wręczył ci nagrodę dla najodważniejszego klienta oraz wypłacił premię w wysokości 500 simelonów. O, tak, ale już nasz Will nie jest wampirem. No więc, no, punktów osobistości nie dostaliśmy, no ale dostaliśmy jakąś tam nagrodę, więc to też się liczy. Maju, czy to tobie coś tam do szczęścia jest potrzebne? Jest godzina 18 i wyjdź w ogóle z tego, aha, ty jeszcze tam jesteś, czyli ten challenge jeszcze wciąż trwa. Okej, dobra, to ja w międzyczasie zajrzę do Williama. On grał w piłkarzyki, ale widzę, że powoli robi się głodny. Czy tutaj jest jakaś lodówka? Czy tu można coś zjeść? Chyba niestety nie. Więc tak, ty podjąłeś decyzję, tak, ty podjąłeś karierę, no i potrzebujesz coś wiedzieć na temat ogrodnictwa, więc ja, mój drogi, wysłałabym cię do domu i tam sobie poczytasz jakąś książeczkę na ten temat. Spał jak zabity, ale super nastrójnik, wampiry śpią bardzo mocno, co wynagradza im brak pulsu. Dobrze, on sobie w domu pójdzie spać i myślę, że Maja nie pogniewa się, jak z jej wyposażenia weźmiemy ten multitap i pożyczymy Williamowi. I wtedy William w domku będzie mógł sobie spokojnie poczytać, posłuchać tapcastu na temat ogrodnictwa. To mu szybciej wtedy pójdzie nauka. A nasza Maja już za chwileczkę będzie kończyła ten posiłek, który odesłała. Posiłek nieszczęsny, który nie bardzo jej smakował. I zobaczymy, czy przynajmniej parę punkcików gwiazdorstwa za to dostanie. Byłoby fajnie. Wyjdzie tu. Okej. No, chyba nie dostałaś, a zobaczymy, ile ich masz. Aha, bo ty za każdym razem, rozumiem, jak ktoś cię fotografuje, albo jak rozdajesz autografy, to wtedy też, tak? Dobra, czyli jeszcze do baru gdzieś pójdziemy, ale i na pewno się znowu przebierzesz w tą sukienkę. Ale chciałabym pokazać moim widzom, jaki piękny strój ci wymyśliłam. Zobaczcie. Nie o to mi chodziło. Cia. Ładnie wygląda, prawda? Śliczne są te włosy, bardzo ładne i aż tak bardzo nie odstają, bo jak wiecie, w trójce te włosy niestety nie mają animacji, one są takie sztywne, ale akurat w tych wygląda prześlicznie. Dobra, więc będziemy szły gdzieś sobie w miasto, do jakiegoś klubu. Możemy pójść sobie do Prosperity. W ogóle w tych klubach to jest beznadziejnie, bo strasznie mało ludzi. No ale cóż, możemy jeszcze pójść do Plazmy. To idź, dzisiaj sobie odwiedzimy Plazmę.
A czy nasz Will już dojechał do domku? On jeździ marnym rzęchem, biedny on. Marnego rzęcha sprzedamy. Będziesz się poruszał taksówkami i metrem, mój drogi, niestety. A ja się będę z wami łączyć już z klubu, bo zobaczymy, czy tam w ogóle coś goście są. Stało się coś bardzo dziwnego, bo kliknęłam tutaj Mai, jedź na piętro, no i wyświetla nam się wtedy opcja 26 lub minus pierwsza i wybrałam to 26, więc nasza Maja poszła, słuchajcie, tu, wow, na cmentarz i ja się obawiam teraz, czy ona gdzieś do jakiegoś wampirzego świata nie przejdzie. No zobaczcie. Ale numer. Jakbym wiedziała, to bym wcześniej tu Willa jeszcze nieprzemienionego wysłała. Tak, Maju, super, język ci się plącze. No to jedziemy zobaczyć, co tam się dzieje. No żeż miałaś jechać na 26 piętro, no. Maja. No, to jest bardzo ciekawe. Will w międzyczasie już zaczął słuchać tapcastu, przynajmniej powinien był słuchać. Tak, słucha. Jeszcze przez jedną minutkę. Przy dobrej robocie, dlaczego ona nie jedzie na to? Czy ona musi być wampirem, żeby tam pojechać? Czy jak? O, paparazzi robi nam zdjęcie. Tak, William już zdobył pierwszy poziom ogrodnictwa. Ale to jeszcze jest mało. Musi pójść do toalety, zaraz się nim zajmiemy, tylko zobaczę. No zobaczcie, nie podoba się to nikomu, że ona tam jedzie. Ojej, ja mam nadzieję, że jej tam nikt nie ugryzie, bo wtedy będzie dziwnie. Maja? Dosiadł się do ciebie, a ty musiałaś tam przejść. Romeo. No dobra. I jak to tu wygląda? Aha, tu już chyba byłyśmy. Czy ty potrzebujesz skorzystać, czy coś? Tak, potrzebujesz. A gdzie jest dla dziewczynek? Tu. To użyj proszę toalet. I to to jest tu. I pięknie. No to tu, ojej. Ale masz problem, naprawdę. No idź. Zrób siusiu i przyjdziesz tu się przywitać. A ja szybciusieńko pobiegnę do naszego Willa, bo on chyba biedny, nie wie do czego toaleta służy, czy jak. Will, na górze jest toalet. Jakbyś był uprzejmy i po prostu skorzystał, tak wiesz, tak normalnie. Tylko wiesz, tam dbaj o deskę i te sprawy, bo mieszkasz z kobietą. Umyjesz sobie ręce. I co? Maciusia już nakarmiłeś, więc po prostu sobie usiądziesz i będziesz dalej słuchał tapcast na temat ogrodnictwa. Ok. Wracamy do Majeczki, która już powinna się bawić w najlepsze. Maja? Tak. Ale w międzyczasie już wyszła ta... Jeszcze nie wyszła. Przywitaj się z osobistością. O. Bo nam są potrzebne punkty. No, Maju. Przesuń się, przesunąwszy miejsce uczyniwszy. No. No weź, przywitaj się z osobistością, Maju. O co tym Simom chodzi? Chociaż ona ma tak mniej niż my mamy. I poszła sobie. Brawo, super, po prostu rewelacja. No i oczywiście jest klub pusty. No ja nie mogę.
Chodź, tu jest ta Laila. Poproś ją o autograf, to tamtą już zostawiamy. I przywitaj się z nią. No i kolejna nam ucieknie. Zamykamy, ale może jeszcze ci się... No ale żeś dała, czadu, naprawdę. Przez cały wieczór po prostu stanęłaś sobie w holu i tak stałaś jak słup soli. Wstyd mi za ciebie, naprawdę. To było dziwne. Mogłaś chociaż z nią porozmawiać. Poczekaj, bo trzeba jeszcze z nią porozmawiać chwilę. Może ci się uda, chociaż pewnie znając życie, to się nie uda. Taki pięknie rozpoczęty wieczór. Nie wiem, co tam ci się nawet spełniło. Ale jestem zła na ciebie. No jak mogłaś, Majka? Przywitaj się z osobistością. No, napraw błędy młodości. Spróbuj zaimponować, porozmawiaj o charyzmie. Chyba nie bardzo jej zależało, chociaż jeszcze o pisarstwie możesz też wspomnieć. O, już prawie. O, chyba się uda. Czyli wieczór jednak nie był zmarnowany. No jak? O, udało się, super. Brawo. Brawo ty. Zobaczmy, jak tam wpłynęło to na nasze gwiazdorstwo. No tak już fajnie. Nie jest najgorzej. To co? Poprosisz ją o autograf? Dobra. I będziemy wracać do domu. Super. To idziemy do domu, moja droga. Dobra, jedziemy do domu, moja droga, i kładziemy się spać. Jakie to miłe. Jeden, proszę. Wynosi śmieci, druga proszę, pięknie robi śniadanko, dzisiaj gofry, bo już chyba ma dosyć naleśników. No i fajnie te skorupki się utylizują w powietrzu, jak ona wyrzuca, to po prostu wygląda kapitalnie. Ale okej, słuchajcie, moi kochani, dzisiaj jest niedziela. Ona znowu ma zjeść w restauracji, czyli jej się to nie zaliczyło. No, tak wynika z tego, że jej się to w ogóle nie zaliczyło jako challenge i w ogóle te gwiazdeczki jej fajnie, wiecie, poszły do góry. Czyli co? Jeszcze raz? Jedz na mieście, jedz tutaj, a bo to pewnie od którejś godziny dopiero jest czynna, od 11:00. A, to dziwne jest. Dobra, no zobaczymy. Może tym razem powie, że smakowało, no i wtedy się zaliczy.
No ale fajnie tak czy siak zarobiła sobie za to, że miała taką możliwość. Nasi Simowie sobie teraz jedzą śniadanko, chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł, skoro ma jeść na mieście. Nie wiem, czy się pogniewa nasz Will, jak będzie miał sam zjeść śniadanie, ale może nie. Czy on już zaczął słuchać tapcastu? Tak. Jest głodno chyba, tak? Tak. To weź sobie, Will, proszę cię, weź sobie talerz, to ja Mai w takim razie nie będę mówiła. Co tam nam pipa? Coś tam nam pipało, ale nie wiem co. Dobra, to weź chwileczkę z nim usiądź i potowarzysz mu przy posiłku, a ty sobie po prostu pójdziesz do restauracji zjeść. Bo Will jeszcze wciąż musi niestety, ale nadrabiać swoje braki w edukacji. Tak, nasza Maja wiadomo, że ma tutaj tych słupków tyle już popodnoszonych. A on bidul, zaledwie drugi poziom ogrodnictwa, ale zajmiemy się tobą, Will, spoko. Więc tak, ty sobie jeszcze słuchasz tapcastu, ale możesz też jeszcze sobie przeczytać książkę o ogrodnictwie. Pod warunkiem, że takowa jest w wyposażeniu, chyba jednak nie ma. Więc cóż, trzeba będzie pojechać i kupić takową książkę. No i tak właśnie dzisiaj będzie wyglądał ten dzień. Taki trochę nieposkładany do kupy. No ale musimy jakoś wystartować z tym naszym Williamem. I tak uważam, że sobie świetnie radzi. Książki i kąpiele, księgarnia, kupuj książki, a ty, Majeczko moja kochana, już możesz chyba sobie pojechać do restauracji i zjeść sobie sama, proszę cię bardzo. To jedź, on już ma trzeci poziom, czyli brakuje mu jeszcze jeden, ale on tak bardzo chciał przeczytać książkę, więc niech sobie jedzie, przeczyta. No i super. Na pewno ten słupek czwarty zdobędzie i dzięki temu będzie miał większe szanse na... Aha, książka, bo już takie małe mamy honoraria, trzeba się wziąć za pisanie. Zapomniałam. Dobra, Maja sobie tam wcina na mieście i będę się z Wami łączyła, jak będzie miała w związku z tym jedzeniem jakieś dalsze interakcje. A nasz Will już dotarł do księgarni. Tanie książki, zakładka. Okej. Okay. I szukamy sobie ogrodnictwo, tom pierwszy. Ogrodnictwo, tom drugi. A co? Zaszalejemy. A kto Boga temu zabroni, nie? Oni mają tyle kasy, że spokojnie. Maja, czy ty jesz? Tak. I chciałam jeszcze Wam powiedzieć o jednej sprawie, a mianowicie, jak wiecie, kochani, już niebawem będziemy instalować kolejny dodatek, jakim są pokolenia. No i tutaj miałam taką małą zagwozdkę, ponieważ, jak wiecie, albo i nie, do tego dodatku nie ma żadnego otoczenia nowego, tak jak tutaj w Pozmroku mamy Bridgeport, jak wcześniej w karierze mieliśmy Twinbrook. No i w związku z tym zaczęłam się zastanawiać nad tym, co by tutaj w takim razie zrobić. Dobra, to ty, dla ciebie nie ma zniżek, naprawdę. Ale zobaczcie, no zjadła rzecz w tej restauracji. Ja nie wiem, o co w tym challenge'u chodzi, ale albo to jest właśnie sprawa w tym momencie, kiedy musiałam zrestartować komputer podczas gry, jak ten klon z moim Simem się naszli. Czy to czasami nie jest jakiś problem właśnie z tym związanym? Bo normalnie jakby był to challenge, taki challenge, to by nam się to podświetlało na żółto, a to tutaj stoi w miejscu, więc ja myślę, że my sobie po prostu z tego zrezygnujemy, poczekamy na jakieś nowe wyzwanie, jeszcze tylko sobie zobaczę, no by chciała skorzystać i tak dalej, może byśmy odwiedzili w takim razie
jakiś taki zakątek, gdzie jeszcze nie byliśmy, a nie byliśmy na pewno, bo tu już byliśmy w tym, tak? To jest ta Buena Vista? Tak, no to na ten taras widokowy sobie pojedziemy. Ale kontynuując moją myśl, więc tak, ponieważ nie ma żadnego nowego otoczenia, więc chronologicznie patrząc na to, jak ja sobie ściągałam po kolei dostępne otoczenie dodatkowe ze store, to powinnam wprowadzić Barnacle Bay. Ale ponieważ, wiecie, pokolenia, no to wiadomo, śluby, no i potomstwo, tak? I tak sobie założyłam, że fajnie by było właśnie tego pierwszego potomka mieć w tym nowym otoczeniu, które wprowadzę. I słuchajcie, idealnie pasuje mi Aurora Skies. Po prostu mi idealnie pasuje. Tam jest przedszkole, tam są chodziki, tam jest, nie pamiętam jeszcze, jak takie ogrodzenie, taki kojec dla dzieciaczków, w którym one też zdobywają jakieś inne umiejętności. Więc tak mi to pasuje, że stwierdziłam, okej, chyba jednak nie będę tym razem chronologicznie trzymała się tych dodatkowych obiektów ze store, tylko po prostu wprowadzę Aurora Skies, więc ja tak bardzo się skupiam teraz na tym, żeby Maji już dokończyć właśnie to gwiazdorstwo i osiągnąć już tą piątą gwiazdeczkę, żeby nasza Maja mogła wyprowadzić się stąd, bo nie sugerujemy się już w tej chwili karierą naszego Willa, bo on jest jakby osobą towarzyszącą, główną bohaterką jest ona. I to ona tutaj jest dla nas najważniejsza w tym naszym wyzwaniu. No i myślę, że byłoby fajnie, gdyby właśnie w kolejnym odcinku można już było się przeprowadzić do Aurora Skies, jeszcze bez tego dodatku. Tak po prostu tylko już zobaczyć, jak to wszystko wygląda i zacząć swoje życie. I nowy oczywiście domeczek znaleźć. Pięknie wygląda Bridgeport z tej perspektywy, zobaczcie. No przepięknie. Właśnie chciałam, żebyśmy zobaczyli to miasto też z takiej innej trochę perspektywy. Bardzo ładnie. No i myślę, że tak, ona chce skorzystać z toalety. Ja mam nadzieję, że tu jest jakaś toaleta. Hip, taki żuraw zapuszczamy. Tu jest kółeczko. Tak, dobra, to jest dla dziewczynek, więc użyj sobie. Tak, no i może udałoby nam się to autko zmienić, tylko nie wiem jak, coś mało pieniążków mamy. Chris. Cześć, Chris. Muszę skorzystać z toalety, ale potem się z tobą przywitam, nie będę taka. To na razie, kochani. No oczywiście. Przyjazne. Zapytaj go o karierę. Mi się wydaje, że to jest ten prawdziwy Chris, wiecie? Że tamten Chris, którego ona poznała, ten tatuażysta, to jest właśnie klon, bo zauważyłam właśnie taką prawidłowość, że jak ja kogoś wprowadzam w trakcie rozgrywki, to on nam się, oprócz naszej przyjaciółki Emily, to każdy z nich się klonuje. Więc tak może być, że ten Chris to jest ten prawdziwy Chris, bo on też nie ma tatuaży. No dobra, to w takim razie poznaj go. A potem to możesz sobie najnormalniej w świecie odebrać telefon. O, dzwoni nasza koleżanka Tiara. Wiesz co, nie teraz, kochanie, bo przyjazne, poplotkuj z nim trochę. Pogadaj jeszcze z Chrisem. On chyba jest, to znaczy nie wiem właśnie, czy on nam się nie wczytał jako rodzina naszego, ale chyba nie, mam nadzieję, że nie, bo to nie. To dobrze. Ale już jako, popatrzcie, jako para są fajnie związani różowym sznureczkiem.
Czy ty jesteś w domu? Czy stoisz jak ta sierota przed... Nie, jesteś w domu. Dobra, już myślałam, że tam zostałeś. Słuchaj, mój drogi. Usiądź, wejdź... Aha, oczywiście musisz skorzystać z toalety, bo jak ja ci nie powiem, to ty sam na to nie wpadniesz cudownie. A potem możesz, czyli bez... Już nie siadaj. A potem możesz sobie posłuchać tapcastu na temat ogrodnictwa i dodatkowo jako zadanie dodatkowe. Czemu nie możesz czytać? Bo jest, ma zbyt wysoki poziom. Czy ja niepotrzebnie ten pierwszy poziom? Nie! Jak to jest możliwe? Drugi tom jest za trudny, a pierwszy tom jest za łatwy. No dobra, to będziesz czytał, będziesz słuchał tylko tapcastu. No już trudno. Okej. Okay. Wracam do Mai. Maja sobie tam jeszcze trochę z Chrisem pogada i weź mu tam wytłumacz te wszystkie, wiesz, niuanse, jakie was spotkały w waszym życiu. Przyjazne, porozmawiaj o sztuce, przyjazne, pogawędka. Dobra, a teraz już najnormalniej w świecie pożegnasz go i będziemy wracać. Jest przepiękny zachód słońca. Zobaczcie, jak to cudnie tu wygląda. Ojeju. No i też chciałabym się już wyprowadzić z Bridgeport z tego względu, że ta kamera tak ciężko chodzi wśród tych wieżowców. Zobaczcie, jak światła rozbłysnął. Jakie to jest piękne miasto, ale niestety prowadzić w nim rozgrywkę nie jest tak prosto. Ale jest przepiękne. Aż muszę sobie zrobić zdjęcie. Maju, a czy mogłabyś sobie podejść tutaj? No dobra, możecie iść nawet razem, jak tak bardzo chcesz. Bo zrobiłabym jej też takie zdjęcie właśnie do albumu, żeby miała pamiątkę. Nie wiem, czy tak się da, ale zobaczymy. Chyba, że sama sobie podejdziesz. Nie musisz być z Chrisem. W końcu to nie Chris tutaj jest najistotniejszy w tym wszystkim, tylko ty i oczywiście Will. No ale skoro Chris już dołączył, no to jasne, że może być. Jesteście, że niby na spotkaniu. Ja mam nadzieję, że twój chłopak tego nie będzie widział. Uchwyć ten moment. O, ironia losu. Tak, to mi się podoba. To będzie pozytywne, ale nie będziemy tego publikować póki co. Zresztą nie wiem, czy ktoś z was w ogóle tam zagląda na moją stronę, na store. Zobaczymy. Dajcie znać, jak ktoś z was tam zagląda. To będzie mi bardzo miło. Nasza Maja będzie chyba kończyła to spotkanie. Maja, wyproś go z grupy, bo to... Wiesz, to nie jest fajne. A on ma jedną gwiazdkę, więc on powinien nam... O tak, znajomość z nim, zobaczcie, też podciągnęła tutaj to gwiazdorstwo. Dobra, wracaj do domu, moja droga. Odbyliśmy wspólnie dwa zimowe dni. Jutro Chris idzie do pracy. Chris. Will idzie do pracy. Ale ja jeszcze tutaj z nimi chwilę posiedzę i jeszcze wam zrobię parę takich screenów z dzisiejszego wieczora, bo nie chciałabym, żeby, wiecie, ich uczucia jakoś oziębły przez to, że Maja tak gwiazdożyła na mieście i szukała tych punktów. Myślę, że jak tam ona ze spankiem? Nie jest najgorzej. A ty, Will? Ty gorzej. Więc Willa położę spać, a Maja... Maja, kochani, zrezygnuje już z pracy, bo to nie ma sensu, żeby pracowała i myślę, że zajmie się pisaniem książki, bo już te tantiemy z książek to są takie, no, bardzo, bardzo, bardzo małe.
Will, chodź kochanie tutaj. I myślę, że dzisiejszy wieczór skończą jeszcze może jakimś wspólnymi interakcjami. Potem położę go spać, Maja troszeczkę popisze i będę się łączyła w naszym już ostatnim spotkaniu w tym mieście w kolejnym odcinku i myślę, że już sama poprowadzę do tego momentu, do którego Maja będzie miała ten upragniony już piątą, tą upragnioną piątą gwiazdkę. No zobaczcie, jak jej niewiele tutaj brakuje. I będziemy przeprowadzać się do Aurora Skies. Jak wiecie, Will tam będzie mógł kontynuować swoją karierę, skoro mu tak zależy, bo on by chciał zostać hodowcą robostworzeń. Ja sobie nie przypominam, żebym ja mu akurat wybierała taką ścieżkę kariery, ale okej, skoro jest taka, to być może coś tam kliknęłam. No bo teraz mogę się Wam przyznać, że tak naprawdę to ja stawiałam na tego Chrisa, jakby nie było. I to on miał być miłością życia naszej Mai. Zresztą taki Chris już kiedyś był w mojej rozgrywce i był właśnie mężem mojej bohaterki. Jak gdzieś znajdę screena, to Wam też tutaj wstawię. Ja się już z Wami będę żegnać do następnego naszego spotkania. Sól, odrobina pieprzu, pa, pa, trzymajcie się cieplutko, kochani, moje pszczółki.